Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie magazynu LEGO Ninjago. Ok, więc prezentem do tego magazynu jest piracki myśliwiec i jest to właśnie zapakowane w tą starszą saszetkę, także wygląda na to, że w te nowe są pakowane tylko i wyłącznie Nexonites, przynajmniej jak na razie. W każdym razie do saszetki przejdziemy za chwilę, a na razie zajmijmy się magazynem. No ok, więc jest to numer 11 na rok 2016. Tutaj mamy logo LEGO Ninjago. Cola. Co ciekawe, mamy jeszcze starą szatę graficzną. Mam nadzieję, że w kolejnym magazynie to się zmieni, chociaż wątpię, bo z tyłu jeszcze jest ta, no ale prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie już ta z kolem. Nasz prezent, czyli piracki myśliwiec, komiksy, zagadki, plakaty, bardzo fajny plakat. Ja już go mam, tylko że trochę w innej formie. 10 zł, no i chyba możemy lecieć dalej. Aha, mamy cola i bardzo fajne tło na okładce. Ok, więc dalej mamy tutaj dwa zestawy, czyli pogrąca skał oraz niezniszczalny, niewykrywalny pojazd ninja. Tutaj mamy, czekajcie, bo tu światło mi trochę tak, nie wiem czy... O, chyba jest ok. Chociaż może jeszcze trochę tu... O, chyba tak jest najlepiej. Dobra, tutaj mamy spis treści. Tutaj mamy bardzo fajną grafikę i wszystkich ninja. Jest tutaj również Nia, więc prawidłowo. I tutaj mamy bardzo ładną grafikę, tutaj również. I tutaj mamy wrogów. Także tutaj po prostu są informacje o tym nowym sezonie. No i tutaj mamy właśnie komiks z tego sezonu nowego. Tutaj mamy jakieś książki ze Star Wars, książki z Ninjago. Oraz dalsza część komiksu. Tutaj mamy jakieś tam, wiecie, te kopia i oryginał, w sensie ty, z tymi... tutaj jest, aha, różnica. I co ciekawe i co śmieszne, tutaj dali w tej kopii rybę, złotą rybę zamiast złotej broni, no ciekawe. I jeszcze trzeba wpisać imiona złoczyńców i myślę, że tego ja bym akurat nie zrobiła, bo na przykład nie wiem jak ma na imię ten szkielet, także byłoby trochę trudno. Resztę znam, ale spoko. Dalej nareszcie mamy nasz zestaw. Składa się z 22 elementów. Tutaj mamy instrukcję i składa się z 5 etapów budowy. No i nie jest dość przejrzysta, no ale myślę, że jakoś dam radę. Dalej zagadka oraz plakat. Bardzo mi się podoba ten plakat, jest po prostu strasznie fajny. Bardzo ładnie wykonany. Ten tutaj mamy wrogów i trochę gorszy, chociaż nadal ciekawy. No i tutaj mamy tą górną część i tutaj mamy, o proszę bardzo, nowe tam premiery Cartoon Network i ku mojej radości mamy tutaj nowe odcinki Jeźdźców Smoków na końcu świata i premiera będzie w poniedziałek 19 grudnia o 19:40. No i oczywiście nie przegapię. W każdym razie mamy jeszcze Bentena, Transformers, Robots in Disguise oraz Clarence'a. Jadąc dalej mamy jakieś zagadki, nie, to jest chyba jakaś gra. I komiks, jego dalszą część właściwie. Tam widzę, że szkielety. Dalej mamy jakieś znowu zagadki. Tutaj mamy magazyn Nexonite oraz magazyn Scooby-Doo. Ile lat już to Scooby-Doo jest? Dalej mamy takie prace konkursowe z Zainem, kupon konkursowy. Te nagrody, tutaj mamy właśnie tego rekina podniebnego jako nagrodę, mi się wydaje. Tutaj mamy jakieś tam inne nagrody w tym SMS-owym konkursie. No i dalej mamy karty Nexonites. I w kolejnym magazynie, który ukaże się 30 grudnia, będzie się znajdować Nia z włosami, także super. Więc ku mojej radości, ponieważ Nii jeszcze nie mam w jej oryginalnej wersji, mam wersję chińską. Dalej tutaj mamy informacje o Bioniclach, Nexonites oraz nowym tym komiksie Ninjago, no, który będę musiała sobie kupić. No i tutaj mamy jeszcze na okładce Jaya oraz SSEU, jak mówiłam, będzie jeszcze ta starsza szata graficzna.
No dobra, więc skoro magazyn mamy za sobą, to przechodzimy do naszego pirackiego myśliwca. Okej, więc tak wygląda nasza saszetka. Ma ona dosyć dziwną taką, powiedzmy, szatę graficzną. I mi się to właściwie niezbyt podoba. Jest to takie jakby odświeżenie reaktywacji, no ale nie wygląda to zbyt, powiedzmy, estetycznie. W każdym razie mamy ten zestaw, limitowana edycja od 5 lat, logo Lego Ninjago. Klocek w skali 1:1, wykonane w tym roku. Szata graficzna trochę jakoś dziwnie zrobiona. Nie wiem, czemu tak jest. No i jakieś tam poboczne informacje i ostrzeżenia. No i w środku mamy całe 22 elementy. A elementy dosyć ciekawe. Zacznijmy może od takich dwóch oto strzelb. Są one z plastiku takiego matowego i w sumie z jednej strony wygląda to dosyć ciekawie, a z drugiej strony jest to wada, ponieważ będzie ten plastik się tak tarł, jeśli tam będziemy chcieli włożyć to do ręki naszej figurce. Także zobaczymy, jak to będzie, ale wygląda to dosyć fajnie. W każdym razie dalej mamy z broni, to mamy katany jeszcze szare. Z ciekawszych elementów coś takiego oraz coś takiego. Z tym mamy dwa śmigła. Tutaj mamy takie podwoziowe, powiedzmy, kółka. Nie wiem, jak to się nazywa. Skrzydła. Taki element. Takie elementy i taki element. Reszta wygląda tak. Nie są one zbyt ciekawe, chyba że to jeszcze. To jest fajne. No więc ja się biorę za budowę i widzimy się za chwilę. Okej, więc tak wygląda nasz piracki myśliwiec. Wygląda on całkiem nieźle. Dodałabym tutaj tylko i wyłącznie jeszcze jakąś kierownicę, a tak to by było po prostu super. W każdym razie tutaj mamy te dwie strzelby, tutaj mamy ten jakby ten sterownik, ster czy coś. Dwie katany jako takie, jakieś takie dodatki do tych skrzydeł, żeby nie było tak pusto. Tutaj mamy takie gołe study i w sumie dodałabym tu jakieś kaloryferki albo coś. Sorry, grille, jak to się chyba mówi. Ten element jest bardzo fajny. W ogóle kolorystyka też jest bardzo fajna. To są jednak te zestawy z tej poprzedniej serii, tej piracji. Tutaj mamy te takie, wiecie, śmigła takie, które się kręcą oczywiście. Tutaj mamy te kółka. Oczywiście jak podchodzi do lądowania, to bez problemu tam się tam jeździ. Tutaj mamy też pełno gołych studów. Mogliby tutaj coś dodać, przynajmniej tutaj jakieś dodatkowe jeszcze kółko albo coś takiego. Ale ogólnie mi się zestaw podoba. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda z piratem, bo jak żeby inaczej. Kolorystycznie pasuje jak ulał. Tak też wygląda nieźle. Także no jedyne, co mi brakuje, to właśnie te kierownicy. Bo przecież jakby wniósł się w powietrze taki buko, to przecież by zleciał z tego. No ale ogólnie zestaw jest fajny, pomysł też również był fajny, aczkolwiek no właśnie brakuje mi tej kierownicy, tak to by było wszystko po prostu idealnie. I jak na taki prezent do magazynu oczywiście. Okej, więc mam nadzieję, że Wam się podobało, także komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!